Witaj. Z tego wideo dowiesz się, jak można zastosować funkcję wyszukaj pionowo do przetransponowania tabeli, czyli zamiany wierszy na kolumny i vice versa. Standardowo służy do tego funkcja transponuj. Mamy tutaj kolejno następujące po sobie dni tygodnia. Znajdują się one w różnych wierszach. Załóżmy, że naszym celem jest przekształcenie tej listy tak, że te dni tygodnia będą w jednym wierszu, a różnych kolumnach. Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to dodanie kolumny pomocniczej przy transponowanej tabeli oraz wiersza pomocniczego powyżej miejsca, gdzie tabela ma zostać przetransponowana. Następnie zaznacz komórkę, która znajduje się poniżej tabeli pomocniczej i wprowadź równa się, wyszukaj pionowo, otwórz nawias. Szukaną wartością jest 1 z tabeli pomocniczej. Średnik, tabela, tablica znajduje się w tym miejscu. Pamiętaj, by zaznaczyć tabelę wraz z kolumną pomocniczą. Następnie kliknij F4. By to odwołanie było bezwzględne, średnik, numer indeksu kolumny to 2, gdyż w drugiej kolumnie znajdują się interesujące nas wartości. Średnik, przeszukiwany zakres to fałsz, gdyż dopasowanie ma być dokładne. Zamknij nawias i naciśnij Enter. Zaznacz ponownie komórkę, przesuń kursor w prawy dolny narożnik i przeciągnij formułę do końca. Znowu dodaj tabelę pomocniczą. Równa się, wyszukaj pionowo, otwórz nawias, szukana wartość, tabela, tablica, F4, by to odwołanie było bezwzględne, średnik, numer indeksu kolumny to 2, gdyż w drugiej kolumnie znajduje się pierwszy wiersz, który chcemy uzyskać po przetransponowaniu tabeli. Średnik, dopasowanie będzie dokładne, czyli fałsz. Zamknij nawias i Enter. Teraz możesz przeciągnąć formułę. Jeżeli chcesz przeciągnąć formułę w dół, zaznacz komórkę, w której znajduje się funkcja. Następnie przesuń kursor na pasek formuły i przed 11 wstaw symbol dolara. Tak, by po przeciągnięciu formuły w dół numer wiersza nie uległ zmianie. Przeciągnij formułę do 2 komórek znajdujących się poniżej, gdyż w sumie tabela po przetransponowaniu powinna mieć 3 wiersze. Zaznacz drugą pozycję tej tabeli, przesuń kursor na pasek formuły, odnajdź miejsce, w którym jest numer indeksu kolumny i zamień go na 3, gdyż w trzeciej kolumnie znajduje się nasz drugi wiersz tabeli po przetransponowaniu. I naciśnij Enter. Przesuń kursor na komórkę i przeciągnij formułę w prawo. I podobnie uczyń z ostatnią komórką. W tym wypadku numer indeksu kolumny to 4. Enter i przeciągnij w prawo. W ostatnim przypadku, jako że dane znajdują się w jednym wierszu, zastosujemy funkcję wyszukaj poziomo. Najpierw dodaj wiersz pomocniczy, a następnie kolumnę pomocniczą. Zaznacz komórkę na prawo od kolumny pomocniczej i wprowadź równa się, wyszukaj poziomo, otwórz nawias. Odniesienie to będzie pierwsza komórka tabeli kolumny pomocniczej, średnik, tablica. Pamiętaj, by nacisnąć klawisz F4 na klawiaturze, by to odwołanie było bezwzględne. Średnik,
Numer wiersza to 2, gdyż w drugim wierszu znajdują się wartości, które będą przekształcone. Średnik i wybierz fałsz, gdyż dopasowanie ma być dokładne. Zamknij nawias, Enter. I teraz przeciągnij formułę w dół. Po przekształceniu tabeli, najlepiej jeżeli zaznaczysz przekształcony obszar, kliknij następnie prawy przycisk myszy, wybierz kopiuj i na tym samym obszarze wybierz wklej specjalne wartości. OK. I kiedy to zrobisz, to w komórkach zamiast funkcji będą po prostu wartości. Jeżeli przesuniesz kursor poniżej, tak jak widzisz, jest funkcja wyszukaj pionowo. Jeżeli w tej chwili byś skasował wiersz pomocniczy, to pojawią się błędy. Podobnie, jeżeli skasujesz tabelę, która była transponowana. Tak więc pamiętaj, by zaznaczyć tabelę, kliknij prawy przycisk myszy, kopiuj, wklej specjalne wartości. OK. I teraz możesz skasować wiersz pomocniczy oraz usunąć tabelę, z której pobrałeś dane źródłowe. Przy zastosowaniu funkcji wyszukaj pionowo bądź wyszukaj poziomo, możesz kasować zawartość pojedynczych komórek. Dzięki czemu nie musisz obawiać się, że przeciągniesz formułę za daleko. Bo jeżeli tak zrobisz, możesz po prostu usunąć to, co było dalej.